Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. Jest godzina 14.10, a to oznacza, że trwa Dzień z Republiką, cykl naszych popołudniowych rozmów i już teraz czas na kolejnego gościa, a jest nim profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry Panie Profesorze, witam bardzo serdecznie. Równie serdecznie witam i serdecznie pozdrawiam. Panie profesorze, rozpocznijmy od sytuacji, jaka ma miejsce w Bachmucie. Jak wiemy, tam toczą się niezwykle zacięte, ostre walki już od sierpnia 2022 roku. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na szczycie G7 poinformował, że Bachmut pozostaje już właściwie tylko w naszych sercach i to wywołało taką lawinę spekulacji. Czy to oznacza, że Rosjanie ostatecznie zdobyli Bachmut? Stąd moje pytanie, w ich rękach jest obecnie Bachmut? No, zdecydowana większość miasta jest w rękach grupy Wagnera. Niewielką część kontroluje Ukraina. Głównie to jest ten obszar, który dotyczy strategicznej drogi, czyli jakby całej logistyki związanej z także z tym, z czym mamy do czynienia. Dlatego że w tym ostatniej fazie Ukraina dokonała przełamania, znaczącego przełamania, oskrzydlając, częściowo doprowadzając do oskrzydlenia Bachmutu od północy i od południa. Ta bitwa o Bachmut, która miała swoje fazy, bo pamiętajmy, że pierwsze w zasadzie podejście wojsk rosyjskich pod Bachmut miało miejsce jeszcze w sierpniu po bitwach o Siewierodonieck i Łysycza, zakończone sukcesem rosyjskim pod koniec lipca. Było wyraźnie widać, że po stronie ukraińskiej była determinacja, aby nie stracić żadnego innego miasta. Zresztą otwarcie generał Załużny powiedział o tym pod koniec 2022 roku, kiedy on określał strategiczne cele, jakie stawia sobie Ukraina w nadchodzącym roku, czyli właśnie 2023. Otóż w tych kolejnych fazach uderzenia na Bachmut zasadnicza zmiana nastąpiła wówczas, kiedy przesunięto do działań w Bachmucie prywatną armię grupy Wagnera. To jest armia, która z punktu widzenia rosyjskiego prawa jest nielegalna. Udział w tych formacjach jest związany z więzieniem do 15 lat. No ale grupa Wagnera wymyślona do specoperacji poza Federacją Rosyjską intensywnie jest wykorzystywana praktycznie od początku tej wojny. No i przesunięto ją właśnie na Bachmut. W momencie przesunięcia w zasadzie znaczących zmian nie było. Znaczy strona ukraińska trzymała obronę. Dopiero wprowadzenie, ta nagonka, to jak Prigożyn ruszył po Rosji, po więzieniach rosyjskich, a w zasadzie o obozach rozsianych na terytorium całej Rosji i tam zaczął ściągać więźniów z wysokimi wyrokami. To zwykle więźniowie za przestępstwa ciężkie, czyli morderstwa, gwałty i za gwarancję takiego półrocznego kontraktu i wymazanie wyroku. Rzeczywiście tysiące tych ludzi zostało ściągniętych do wojny na kierunku bachmuckim. Na samym początku grupa Wagnera obejmowała sobą, aktywnie objęła ponad 120 kilometrów linii frontu. W wyniku działań została radykalnie zredukowana i ten front zawęził się tylko i wyłącznie do działań w Bachmucie, natomiast flanki zostały przejęte przez formacje sił rosyjskich, oficjalnych, regularnych jednostek. No i rzeczywiście tutaj takim punktem krytycznym było na masową skalę wykorzystywanie tego mięsa armatniego, bo to były zupełnie nieprzygotowane do działań formacje, które rzucano do boju, aby dzięki ich życiu rozpoznawać pozycje ukraińskie i później je
intensywnie ostrzeliwać z wykorzystaniem artylerii. No, w ten sposób zginęło tam dziesiątki tysięcy ludzi. W ogóle cała ta bitwa o Bachmut pochłonęła około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich na bezpośrednim kierunku i oczywiście w tych walkach. Czyli gigantyczne straty. Panie profesorze, jakie zatem korzyści ze zniszczonego Bachmutu mogą mieć Rosjanie? No symboliczne, bo Prigorzyn obiecał osobiście Putinowi, że zdobędzie na 9 maja miasto. No i rzeczywiście tutaj w którymś momencie wpadł w histerię, wściekłość, no bo rzeczywiście nie dotrzymał słowa. No ale ostatecznie, jak widzimy, ten wymiar symboliczny, czyli wielkiej bitwy o miasto, zdobycie po wielu miesiącach klęsk armii rosyjskiej kolejnego miasta ukraińskiego, no to ma swój wymiar. Natomiast w kategoriach strategiczno-operacyjnym siły ukraińskie w tej chwili opanowały i odbiły część pozycji na skrzydłach na północy i południu. Tutaj szczególnie trzecia samodzielna brygada ukraińska, która walczy między innymi ze 106. Dywizją Poczno-Desantową, a więc z wojskami regularnymi, a także z tymi formacjami, które w pewnym momencie uciekły, a więc 72. Brygady Strzelców Zmotoryzowanej, 3. Korpusu, tego korpusu, który został utworzony latem ubiegłego roku przez Rosję z tych formacji ługańsko-donieckich. No i zdegradowana bardzo 20. Brygada, ta z Pieczeńska, czyli tam z nad granicy norweskiej, ona była już trzykrotnie degradowana. Ona także bierze udział w walkach. W tej chwili Rosjanie prowadzili 132. samodzielną brygadę z 1. Korpusu Donieckiego. Natomiast Ukraina stoi przed dylematem, czy w tej chwili wprowadzić formację i wesprzeć to przełamanie na skrzydłach, dlatego że Ukraina w tej chwili nie wykorzystuje żadnych dodatkowych formacji. Te formacje przygotowane do kontrofensywy są jakby przygotowane do tej operacji. Bachmut dał stronie ukraińskiej ten czas na właśnie spokojne przygotowanie z kontrofensywy. Tak. Natomiast oczywiście zdegradował siły Wagnera, ale także te formacje, regularne formacje rosyjskie, które szły na dwóch skrzydłach. I problem ewentualnego oskrzydlenia, on się pojawiał przecież, czyli możliwość oskrzydlenia sił ukraińskich. Tutaj Ukraina dzięki ogromnej dyscyplinie i rzeczywiście naprawdę racjonalnemu i skutecznemu dowodzeniu uchroniła się przed tego typu zagrożeniem, degradując nie tylko siły Wagnera. Sam Wagner powiedział, że on w tej chwili będzie musiał wycofać swoje formacje, aby odbudować ich potencjał. Czy on to zrobi, trudno powiedzieć, no bo wtedy się pojawi luka na tej linii frontu, duża luka, i tutaj Rosja musiałaby wprowadzić znaczące siły ze swoich rezerw. Więc być może to jest kolejne straszenie Prigorzyna. On już raz przecież mówił, że wycofa się wówczas, kiedy sztab ograniczał ilość amunicji dla jego formacji. Więc mamy do czynienia z ewidentnym wyczerpaniem zdolności ofensywnych także grupy Wagnera oraz tych formacji rosyjskich, które uczestniczyły i uczestniczą w operacji, a Ukraina utrzymała swoje pozycje na tych wzgórzach, które otaczają takim systemem umocnień cały ten obszar, te wzgórza w odległości około 10 km od Bachmutu. W zasadzie z punktu widzenia strategicznego mają kluczowe znaczenie. Panie doktorze, bardzo, bardzo świeża, aktualna informacja. Ukraina może otrzymać nawet 36 myśliwców F-16, a może być ich więcej. Jak wiemy, do tej pory był pewien opór ze strony Zachodu, jeśli chodzi o przekazanie tych myśliwców. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówił, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy Ukraina
zdaniem Stanów będzie tego potrzebować, tak się stanie, ale to jeszcze nie miał być ten moment. Okazuje się, że jednak coś się zmieniło. No to było oczywiste od już pewnego czasu, że szuka się formuły, aby przekazać nowoczesne maszyny. Były trzy wersje. Ostatecznie ta, która wydaje się najbardziej jakby możliwą do realizacji, a więc przekazanie F-16 przez państwa, które Duńczycy w tej chwili wchodzą w format F-35, Holendrzy już w tej chwili także, w związku z tym oni już pewną partię przekazali w formie dostarczenia ich do takiego programu szkoleniowego i w tej chwili drugą partię, która miała w ten sam sposób być przekazana, prawdopodobnie zostanie przekazana 20 maszyn. Te maszyny zostaną przekazane stronie ukraińskiej. W związku z tym łącznie rzeczywiście około 36 maszyn, tylko te dwa państwa są w stanie przekazać. I to pamiętajmy, w pewnym momencie Amerykanie przetestowali zdolności oficerów i zdolności lotników ukraińskich na drenażach, które bezpośrednio nie były drenażami, nie były szkoleniem na F-16, ale pozwalały na określenie tempa, w jakim ci żołnierze są w stanie być przeszkoleni w wykorzystywaniu maszyn F-16. Mniej więcej Amerykanie ocenili, że potrzebują na to około 4 miesięcy szkolenia, więc też może mniej więcej określać ten czas, który siły ukraińskie otrzymają nowoczesne platformy. One są bardzo istotne, dlatego że one wpinają się też w te systemy, którym już strona ukraińska dysponuje. I to już jest takie mocne potwierdzenie wchodzenia w bardzo wiele elementów systemowych, systemów natowskich, czy integrowania uzbrojenia i całej armii ukraińskiej w system natowski. A z drugiej strony Rosjanie w tej chwili zapowiedzieli budowę jednostki lotnictwa szturmowego opartą na Su-24 i Su-34 plus eskadra śmigłowców szturmowych. Jako ten środek, który ma przełamać sytuację, z którą Rosjanie nie dali sobie rady, więc nie udało im się zdobyć przewagi powietrznej. W związku z tym próbują skonstruować taki instrument, który by wspierał w działaniach szturmowych rosyjskie jednostki. Więc to jest idealnie w ten punkt trafione rozwiązanie. Co też ważne, F-16 wyposażone w nowoczesne systemy rakietowe dają ogromne wsparcie, znaczy pozwalają po prostu także na odstraszanie tych systemów, które Rosjanie wykorzystują, tych platform, tych samolotów, które wykorzystują do uderzeń. Panie profesorze, jeśli chodzi o te uderzenia ze strony Rosjan, czyli rakiety, które spadają na ukraińskie miasta, a właściwie to bardzo dobra wiadomość, bo w dużej mierze zupełnie w większości nie spadają, ponieważ działa świetna obrona przeciwlotnicza. Jak pan sądzi, pana zdaniem, jak duże są jeszcze zapasy Putina, jeśli chodzi o te rakiety, ponieważ jak wiemy, no one są niezwykle drogie, a jednak większość z nich jest strącana. Niektóre wpadają w cele dla Putina zupełnie bezsensowne, w jakieś puste pola. Są ogromne straty. Jak pan sądzi, ile jeszcze Putinowi tej broni pozostało? Są to dokładne analizy w tej chwili, zresztą bardzo ciekawą analizę szacunkową przeprowadził Johnstown Foundation, gdzie w zależności od typów rakiet określa się straty poniesione, ale także zdolności do odbudowania potencjału armii rosyjskiej. I tutaj nastąpiła rzeczywiście znacząca degradacja, ale mamy też ten wymiar symboliczny, a więc zestrzelenie tych super rakiet hipersonicznych Kinjal, które były. To nie jest tylko kwestia policzka wymierzonego. Panie profesorze, ale to teraz było w Kijowie, tak? Czy to było inne miasto?
Tak, tak. To było uderzenie w Kijów i tutaj rzeczywiście Ukraina zastosowała swoje systemy Patriot już przekazane i aktywne. Co więcej, to są systemy, które strona ukraińska otrzymała wraz z takim zintegrowanym systemem obrony powietrznej, absolutnie najnowszym systemem, który od 2006 roku Amerykanie próbowali, czy badania prowadzi na ten temat. I w tej chwili w zasadzie 1 maja ten system został uznany jako system wstępnej gotowości operacyjnej, a więc to jest absolutnie coś najnowszego, co Amerykanie mają. My to mamy, w każdym razie w tej chwili wdrażamy ten system właśnie w stosunku do naszych systemów Patriot. No i Ukraińcy dostali. To jest o tyle ważny system, że on potrafi efektywnie łączyć wszystkie sensory, które Ukraińcy mają, czyli wszystkie te systemy, które dostają, wszystkie systemy radarowe, te, które strona ukraińska otrzymała od Zachodu, one mogą być integrowane, wszystkie punkty dowodzenia, wszystkie właśnie sensory, no ale także efektory, czyli systemy rakietowe do niszczenia, mogą być wykorzystywane maksymalnie efektywnie, czy po prostu minimalizacja uderzeń rakietowych, no bo Rosjanie stosowali tego typu taktykę, że wypuszczali także rakiety z pustymi głowicami, aby w ten sposób wyczerpywać zasoby systemów obronnych Ukrainy. A w tej chwili ten system ma po prostu zmniejszyć ilość tych antyrakiet wystrzeliwanych, a równocześnie rozstrzygać, czy to ma być rakieta krótkiego, bardzo krótkiego zasięgu, czy też średniego. W związku z tym ten system ma po prostu zwiększyć zdolności bojowe. No w tej chwili Włosi obiecują, że w czerwcu dostarczą jeszcze systemy SAMP-T, taki system obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej, czyli powoli Ukraina buduje ten swój system, a jednocześnie go na bieżąco dostosowuje do tych warunków, jakie tworzy Rosja. Po tym wydarzeniu związanym z Kindżałem w Rosji nastąpiła swoista panika. Zresztą jest to głośno omawiane, że FSB aresztowało grupę badaczy zajmujących się właśnie konstrukcją Kindżałów. A to ze względu niby na to, że część z tych informacji została przekazana rzekomo Chinom, część Iranowi. No, w konsekwencji jest swoista obława na badaczy, którzy zajmują się procesami hipersonicznymi. I to są głośne sprawy sięgające wydarzeń jeszcze z połowy ubiegłego roku. W tej chwili pojawił się w mediach list protestacyjny jednej z najlepszych ośrodków badawczych zajmujących się właśnie hipersoniką z ośrodka nowosybirskiego, ośrodka Rosyjskiej Akademii Nauk. Więc histeria, wściekłość, że jeśli one są zestrzeliwane, to znaczy, że musiały jakieś informacje przeciec, bo przecież Putina zapewniano, że jest to broń nie do strącenia przez żaden system istniejący w tej chwili na Zachodzie, a nawet żaden system, który w najbliższej przyszłości się pojawi w tych państwach. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, co pan mówi. To jest Kijów, czyli myślę, że jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, ochronę przeciwpowietrzną, to jest najlepiej obecnie chronione miasto na świecie. No są niestety inne miasta, takie jak na przykład Charków, gdzie do granicy Rosji jest tylko 40 kilometrów, no i tam już niestety Ukraińcy nie są w stanie wyłapać tych rakiet. No, żadne państwo nie jest w stanie zbudować systemu, który byłby w stanie obronić całej powierzchni państwa. A pamiętajmy, że Ukraina jest największym w pełni europejskim państwem. Rosja jest eurazjatyckim państwem. W związku z tym to są gigantyczne przestrzenie. No, sama długość linii frontu to jest ponad 1700 kilometrów. Więc miejmy świadomość, że
Też Rosja uchodziła za drugie państwo pod względem potencjału militarnego na świecie i rzeczywiście te systemy rakietowe, zresztą paradoksalnie wiele systemów rakietowych, które były podstawą Związku Sowieckiego, a później Rosji, budowane były właśnie na Ukrainie. W tym słynne szatany, te które właśnie były konstruowane w wielkiej fabryce, największa fabryka zbrojeniowa świata była właśnie na Ukrainie. Musimy kończyć, ponieważ tutaj niestety czas antenowy nas goni. Trzeba bardzo pilnować tego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze raz jeszcze. Dziękuję. Drodzy państwo, a już za chwilę briefing prasowy rzecznika rządu Piotra Millera. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się właśnie ten briefing, dlatego zachęcam państwa do pozostania z nami już za chwilę. Ja się z państwem żegnam. Dziękuję bardzo za dziś. Do widzenia i do zobaczenia.